No witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroxy, wchodzę na CSGO Skinsa i patrzę, no skrzyneczka nowa, 500 zł kosztuje skrzynia Luxurious. Powiem wam, że jak wychodzi jakaś nowa skrzynka, albo jakiś nowy event, to zawsze chwalę tutaj grafiki. Ale dzisiaj, grafika tej skrzynki stary, no coś pięknego. No przysięgam ci, jestem absolutnym fanem takiego właśnie designu, taki wiesz, biały kolorek, jakieś tutaj złote właśnie, wiesz, jakieś złote tej wstawki, no naprawdę, mua, piękne, pięknie ta skrzynka wygląda, 500 zł, skrzynka, no ma tutaj też również piękne skiny, jak na przykład tutaj tego nowego kałacha, co my tu mamy, mamy AWP Prince'a, no AWP piękna, gold arabeska oczywiście kałach. No jest naprawdę dużo skinów, jest na przykład też Szafir, to jest... No ja nie mogę. Jakby tego kałacha udało nam się trafić, to by było naprawdę coś pięknego, więc no dzisiaj testujemy skrzyneczkę, tak? 500 zł kosztuje jedna, zostaw łapę w górę, to w next video otworzymy więcej takich skrzynek oczywiście. Przypominam oczywiście o konkursie na skina, już za kilka dni sobie wylosujemy na streamku, znaczy wypłacimy, wylosujemy, więc... Wbijaj na streamka, tak? Jak chcesz wygrać, oczywiście jesteś usłany, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, dołącz na Discorda, udostępnij film i użyj oczywiście kodu Kroxy na CSGO Skinsie. Jak jesteś osobą pełnoletnią, logujesz się z linku, zapisujesz, bądź klikasz i wpisujesz tutaj oczywiście kod Kroxy przez 2x, klikasz oczywiście doładuj. I 10% więcej każdej wpłaty, 2,50 dla nowych użytkowników kodu, możesz użyć oczywiście dowoli, więc zapraszam, jak jesteś osobą pełnoletnią, mamy lecimy z pierwszą skrzynką Luxurious i nie mam pojęcia ile to kosztuje, ale 10% na to, więc 176 zł. No niestety, otwarcie bardzo na minus. Kolejne otwarcie. No. No. Classic. Okej, 130 zł. Jeszcze jedno otwarcie. No, jeszcze jedno. No, 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 doleć do asimówki. No, przeleć. No, nie. Jezus Maria, to będzie 56 zł. Dobra. No, jeszcze raz mogę otworzyć, ale no, tym razem musi coś lepszego sypnąć. No, jest MK Print Stream. Na nią 3%. 1400 zł. Więc ładnie nam się te... O, dzień dobry, są rękawiczki! I to jest drop, jaki ja tu oczekiwałem. 6% na nie, 1200 zł. No okej, okay. Bardzo sympatycznie. No zobaczmy teraz, no zobacz. No zobaczmy, no zobaczymy dygielka znowu niestety. Dwa dobre otwarcia, żeby znowu tutaj niestety się zepsuło. Asimov? No zatrzymaj się na łupce. No nie. No 250. Zobaczymy dalej. Golden Coik? No Golden Coik może coś kosztować, ale ten byłby lepszy, bo już widzę, że no lepszy stan, no tam był jakiś minimal wear factory new, wydaje mi się. No ten Dgielek, Fennec Fox też by było naprawdę, byłoby wysoko, jakby ten Diggle nam poleciał, no bo on kosztuje, no, dużo. Jest! Nie! Jest! Mamy to! Tylko czekaj, bo ja się tak cieszę, a nie wiem ile to kosztuje. 1600 zł! Dzień dobry! Mamy to stary, mamy nowego kałaszka! W końcu mi się udało go zdobyć, stary. Tyle czasu na niego polowałem. I mamy 1600 zł. Mamy nowego AK-47. No fantastycznie. Fantastycznie, lubię to. Lecimy dalej z tą skrzynką. No póki co, kilka otwarć sypie dobrze. Potem kilka tak słabiutko, żeby dorzucić potem jakąś taką, wiesz, petardę. No zobaczmy teraz. Jest Desert Eagle, znowu Kumisio Dragon. Więc... Czysto z moich obliczeń, no teraz powinno chyba coś lepszego polecieć. No okej, okay, kałacha Simon, no tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie trafiliśmy. 150 zł, no ja mam tutaj coś z tych dwóch pierwszych tych... O kurde, stary, to jest 1500 zł co najmniej. No, 1600! No! O to chodzi, stary! No nie, no ej, naprawdę. Znowu czy kosa? No jest kosa tym razem, dobra, mam pierwszy nóż z tej skrzynki. No jest otwarcie na zero, o dziwo. No dobra, niech będzie. Otwarcie kolejne jest P250. Czekaj, czego my tu tak naprawdę jeszcze nie trafiliśmy? No i trafiliśmy tego survivala. Shadow Dodgerków tutaj, Dopplera też nie trafiliśmy. No i oczywiście tego pierwszego rządku tutaj, tak? A z tego tutaj? No chyba tylko tego Golden Coya nie trafiliśmy, co? A Simówka chyba poleciała. Tak mi się wydaje, no. Chyba tylko tego Digla. No i tutaj te dwa skinki. No i jeszcze Case Hardened, tak? Ej, prawie 500 zł tapetka, więc prawie nam się zwróciło. Ojejku, ojejku. To jest 3 dychy? 57. No, taka strata 10x trochę. No dobra. Jest kałacha Simov.
No przydałoby się, żeby tutaj coś poleciało w końcu. Albo wiecie co? No żeby był... Oj! Misio Genetisio! Misio Genetisio Underdog! No ja wiem, stary, no ja wiem, kto już tutaj tego baterka wygra. Genetik pewnie zdenerwowany. No nie! Tylko nie ten Kroko. I patrz, jemu teraz rękawice jakieś. Okej. Ostatnia scenia. No proszę, daj mu coś. Daj mu co. Jest! Mamy to! Dzień dobry, Genetiś! Ja nie wiedziałem, że ty tak lubisz mnie tutaj sponsorować, stary! No o to mi chodziło, dziękuję bardzo serdecznie. No tutaj widzę bitwa Underdog z Lunatikiem na tą jedną szczeczkę. Zobaczmy, czy to jeszcze coś nowego. Ej, rzuca boty, dobra. Lecimy. Jedna taka skrzynka, Underdog. I zobacz, coś najgorszego dla mnie. No ten kałach niestety. No, Ripperin. Oj. Dobra, ja wiem, że miała być tylko tamta skrzynia. No ale zobaczmy, no z bomby dołączyłem, tak? Zobaczyłem bitwę na 1600 zł. Myślałem, że Genetiś tutaj zafunduje nam tutaj tą no... O nie! Nie, nie, czekaj! Dobrze! To jest normalne, to nie jest Underdog. Ej, dobra, to lecimy, dobra, mamy już zwrot w tym momencie. No, tylko fajnie by było coś tu jeszcze trafić, tak? Mamy jeszcze bardzo dużo skrzyneczek przed nami, no dzień dobry. Ale Genetik na rage'u pewnie, Pewnie nagrywa film i on tam już pewnie siedzi, wiesz, siedzi zagotowany, stary. I mówi, no ja nie mogę, no co ten Kroko robi? Znowu mi na pieniądze okrada. No ale zobacz, jest teraz AWP dla niego, Field Tested. Hiperbestia. Na naszym koncie dalej gruba przewaga, 1700 zł. Tyle oczywiście skiny w naszym ekwipunku są warte. Zobaczmy dalej, no żeby tylko jemu tutaj nie poleciał ten Crimson Web. Ale w ogóle czekaj, to jest w ogóle... To jest ten Crimson Web, to chyba jest najlepszy item z tej skrzynki, tak? No tak mi się wydaje, że to jest klasyk. O nie! Nie, 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 to jest minimal... Nie, nie, ale nie, ale wykrakałem, stary. No, jest! Jest! Co jest? Nie mogę, ale to leci! Ale to leci! On już pewnie taki ucieszony, Genetyś już był. Że wygrał, tutaj jest potężny... Ja nie! Patrz to, co się dzieje! Dzień dobry, bang bang! 10 koła, stary, tak o! Tak odzi! Ja nie mogę! No to, ej, Genetyś, ja muszę ci tak podziękować za tą bitwę. Ale ty jesteś niesamowity! 10 koła! No! Ja nie mogę! No Genetyś już zmadowany. Patrz, kolejną bitwę zrobił! Lecimy! Nowe skrzynki! Kosa z 500. 575 nawet. Nie no, ja nie mogę, jestem tak ucieszony z przebiegu tej bitwy, że no ja nie mogę. Ty, jeszcze tyle tych noży, stary, tam poleciało, że no nie wiem, to najlepszy chyba odcinek póki co z CSGO skinsa, jaki rzuciłem. No jeszcze znowu ograłem Genetisie, no tutaj no ewidentnie nie jego dzień, coś tutaj mi się wydaje. Ja nie mogę. Mam prawie 11 koła w naszym ekwipunku, stary. Dobra, pootwieram może po prostu tą skrzynkę, tak o kilka razy. Nie chcę też Genetisia okradać na więcej skinów. Znaczy, no może bym chciał, ale już no niech mu będzie. Mamy kosę, stary, o której mówiłem, że jeszcze nie trafiliśmy z tej skrzynki. Więc teraz coś by się z tej pierwszej półki przydało chyba, co? Jakiś tutaj prinsik, jakiś butterfly lore. No byłoby sympatycznie. No, ale zobaczmy dalej, co nam tutaj jeszcze ta skrzynka zafunduje. Mamy rękawice. Overtake. A włączmy może szybki tryb, żeby ten odcinek też nie wiadomo jak długo nie trwał. Możecie dać znać w ogóle swoją drogą, czy wolicie właśnie takie dłuższe odcinki, czy krótsze, bo ja... Ej, co tam było? Dwa koła chyba! O, i patrz, i Desert Eagle ten, Golden Koi poleciał, też moje, że jego jeszcze nie trafiliśmy. Mamy Fenka, 2000 z tego otwarcia. No dobra, no tutaj definitywnie coś nam nie poszło. 500 zł, sprzedajmy. Nie no, stary. Ej, przysięgam, no. Aha, czekaj, bo ja jestem na minus teraz. To tutaj ja tak chciałem pochwalić, że ta skrzynka tak oddaje, a tutaj no... Coś tutaj idzie nie tak, coś idzie nie po mojej myśli. Dobra, zakręćmy jeszcze kilka razy, tak no... Ojej, dobra, czekaj, bo tutaj trochę mnie odkleiło. Dobra, stary, definitywny to będzie koniec. Case battle na tą skrzyneczkę, która znajduje się tutaj. Wrzucamy wszystko, co mamy. 5500 zł. Dwie osoby, 11 skrzynek, stary. 11 skrzynek.
No jak tutaj mi się nie uda. Jak tu mi się nie uda, stary, no to nie wiem, jestem naprawdę... Będę bardzo smutny. Będę naprawdę bardzo smutny, bo... Kurczę, było tak dobrze! Było tak dobrze, ta w ogóle bitwa z Genetikiem, no... No coś fantastycznego, stary, dla mnie, no bo dla niego, no niekoniecznie chyba. No ale zobacz, jest jeszcze szans... Aha, no dobra. Classic Knife. Dla oponenta. No ale zobacz, jeszcze sporo skrzynek. Jeszcze sporo skrzynek. Ja dalej mam nadzieję... Nie, to są jaja jakieś. Ja jestem takim Robin Hoodem chyba CSGO Skinsa. Zabieram biednemu Genetikowi, żeby dać botowi. Botu. Botowi? Botu? Nie wiem. Ej, nie no... Ale... Nie no, ej... Nie no, to się nie może tak skończyć. No proszę! Weź... Tu musi być jakiś taki game changer, stary. Wiesz, jedno otwarcie i nagle wszystko się zmienia. No proszę, no... Nie no, to są jaja jakieś. To się nie może tak skończyć. Jest Fenek! No ale to on mi nic nie zmienia. Tu jeszcze coś... No nie... Nie...